No dobra, jedziemy dalej. Więc tak, no oczywiście Julian wyszedł z gira, prawda, z drinem w łapie, żeby rozprostować kości i zrobić jako takie ognisko, ale zabudował to sobie blachami, no bo jednak jakby nie spojrzeć, zimno jest, a jakoś trzeba to ciepło sobie zrobić, żeby nie zamarznąć w nocy, tak? Halo? No, już myślałem. No a ta pani próbuje się wyplątać generalnie. Wy ją próbujecie poskramiać. Jej to się nie podoba. A pstryczek by jej nie zabił? Nie, raczej nie. Ale by ją ogłuszył. Aby ją ogłuszył? No. Chyba tak. Tylko ile możecie ją ogłuszać, tak? Ty, może weź jasno i strzel z tego pistoletu do niej i może uśnie. No zabraliśmy też całkiem fajne dregi stamtąd. Nie mam zielonego pojęcia, co to było, ale... Dobra, rób jak chcesz. Z drugiej strony to może być zabójcza, więc... Dobra, majstruję przy babce z tym pistoletem. Jak się z tego strzela tymi usypiającymi? Badasz, łazisz palcem po tych bocznych jakichś przyciskach. Nagle wystrzeliła lotka, trafiła ją w udo. A babka tak coś tam... I lulu poszła. Bingo. No, brawo, jasno. Masz mnie piwo. Jak chcesz, to nawet teraz. I słyszysz potężne pęknięcie. Lol. No. A zatem... czekacie do rana, tak? Ale jeszcze w nocy... Kiedy sobie wypoczywaliście, no generalnie to cmentarzysko, choć już wielkich, prawda, wydarzeń to tam jakoś specjalnie nie było, to cmentarzysko no, nadal napawało was jako taką grozą, bo ciągle było słychać, że coś się tam rusza, jakby takie skrzeczenie zginanego i prostowanego metalu. No cóż, czyli warty dwuosobowe. Jeden z głową w stronę piachu, drugi z głową w stronę cmentarzyska. No. Ale nic specjalnego nie wyszło. Zaś coś, co pozytywnie na ważną korzyść się okazało, to, że w nocy ta chmura znad cmentarzyska zdawała się ustępywać. No to dosyć ładnie. Także można było sobie pooglądać je i pooglądać te jakby oczęta czerwone, które się tam świecą od czasu do czasu, jakby przyglądając, prawda, jakby jakieś złowieszcze bydle przyglądające się swojej ofiarze, patrząc w waszym kierunku. Ale wy sobie przeczekaliście spokojnie. I rano, rozumiem, że skoro świt. No i stąd spadamy, nie? Na pełnej kurwie. No znaczy nie skoro świt, bo skoro świt to jest jeszcze zimno jak diabli. Musimy poczekać, aż to się troszkę nagrzeje. No tak, czyli około 10. No rozumiem. Spitalacie. Generalnie widać ślady po tym, jak skorupek w darpiach, że tak powiem. A jak tam nasza pasażerka? No, nadal śpi. Ale no śpi, bo nie zdechła, czyli dobrze. Nie wiem, czym żeście ją tam załadowali, ale kurde. My też nie wiemy, ale działa. Działa, kurczę. Apak czy coś.
Cholera wie. A mamy w ogóle kogoś, kto się zna na medycynie w tym burdelu? O, medyka brakuje. Nie, wiem, kto będzie medykiem. O kurwa. Byle nie... Huk. Zgadłeś. Nie, kurwa, Juri. Miej litość nad nami biednymi. Nie. Nie ma bata. Kucharz jest też idealnym konowałem. Aby złożyć wszystko. A co zostanie, to do kotła. No. Dobrze, że nas jeszcze nie muszę składać. Hmm. No to rozumiem. No faktycznie. Ponieważ dobrze wam poszło w rzutach, jakby nie spojrzeć, a mogliście nawalić w wielu miejscach i się zgubić, dobrze, żeście sobie też drużynę wybrali, no dojeżdżacie na miejsce. Tak? Zauważyliście, że skorupek stoi gdzieś tam na wydmach i Jules jechał specjalnie dla tego poprostej, kazał jechać dla tego poprostej, żeby nie robić wam problemu z odnalezieniem drogi nazad. No, dobra. Ładujemy się do hangara po rampie pewnie. Zostawiamy... No najpierw wypadałoby zapytać się Julesa, czy ma czysty pokład, etc. No, cześć Jules, co tam? Siema, to kurwy nędzy. Nigdy więcej nie chcę tutaj wracać. Tam wkurwiony Joe wypada. No właśnie, kurwa, mówiłem, żeby tam nie jechać, kurwa. Cicho bądź, Joe. Było pięknie, to była piękna akcja. To jak nas odprowadzili, to było piękne odprowadzenie, man. Tego nie kurwa. No, wyglądaliście przepięknie z rękami na karku. No, ale to było... To było po prostu... Ja sobie wydrukuję i powieszę na ścianie, jako zdjęcie pamiątkowe. Wzięli nas dosłownie z zaskoczenia, słuchajcie. I... No myśleliśmy, że... Cóż. No nic, w każdym razie pytali się, co my tutaj kurwa robimy i jakim prawem. I gdybym im nie dał, nie odpalił za odpowiednią karę, tak, którą nam naznaczyli, to byśmy stąd żywi nie odjechali. Ja pierdolę. Powiedziałem, że jestem przedstawicielem dobrej grupy najemniczej i dałem im jedną sztabkę. Poważnie dałeś im jedną sztabkę? Nie no, co ty? Popieprzyło cię? Czy ja wyglądam na poważnego przedstawiciela firmy handlowej? Nie. No właśnie. No, wcisnęliśmy im jakiś po prostu kit, że jesteśmy poszukiwaczami złomu. Natomiast nasi bracia powiedzieli, że są po prostu z innej planety, co generalnie jest prawdą, i że nie wiedzieli jeszcze o tutejszych zwyczajach. No, po prostu oszukiwaliśmy ich, że jesteśmy wynajętymi przez nich kolesiami, a oni są dosyć bogaci. Na dowód pokazaliśmy im przetopione złoto. Już żeśmy przetopili jedną sztabkę. Udało się. Więc byli nam skorzy uwierzyć. No i niestety musieliśmy im oddać tą sztabkę. Kurwa, jedno macie. Ale przetopioną. Tak. No to dobrze. Mm. Dobra, ładujemy sprzęcior, wiesz, giry parkujemy. A my mamy juice dla ciebie prezent. No właśnie, wszyscy się tak patrzą, a szczególnie tip-top, ta kobita taka, wiesz. Jak wy z tą kobietą biedną postępujecie? Przecież to jest niegodne kobiet. To nie jest kobieta tip-top. No jest kobieta, nie widzisz cycku? To nie jest kobieta, ani żaden nawet człowiek. Jak nie człowiek? To jest Grugs. Grel. Mhm. No, więc nie biadą o wszyscy wiedzą, co to jest Grel, ale generalnie po tym, jak ona była upiaszczona, ubrudzona, po tym, jak żeście ją potraktowali i wynieśli przez tą rdzawą mgłę, to wyglądała jak murzynka, generalnie. Bo się to brązowe na niej osadziło. Nie, wiesz, to i tak jest optymistyczna opcja. Pierwszy pomysł był taki, żebyśmy ją do Jira po prostu przywiązali. No tak, wam coś zostawić.
Wiesz, uraziła się, wstrzeliła fochę i wyszła po prostu w drugą stronę. No sorry, ja też jestem babką. Tak, babką, dokładnie. Wiesz, ona się ma za kobietę, a ty jesteś babką. Wiesz, to jest tego typu fochara, tak? Aha. Jak odeszła poza zasięg słuchu, wzdycham, kręcę głową, ranę. Jak jej czasami słucham, to wydaje mi się, że kobiety mają naprawdę tyle komórek w mózgu, co ma palnik na kuchence. Tak, widzisz, jak Borys wyciąga rękę i liczy. Dwa? Cztery. Ale na naszej kuchence są dwa palniki. No kurwa, galancie. W każdym razie. A to było na temat TikTok. No tak, no. W każdym razie, ona to jest tego typu postać. A wy zaś, no na samo to, że przynieśliście Grela, no to chłodno się zrobiło. Zawiało tutaj strachem. Bo Grelów są dwa rodzaje. Jedni, którzy żyją w Port Arthur i są tam hodowani jako żołnierze na ich usługach. A drudzy to są wyrzutkowie, którzy nie są zrzeszeni, którzy nie mają swoich patronów i włóczą się po świecie, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i jeżeli macie tego pierwszego Grela na swoim pokładzie, to źle, bo zadarliście z Port Arthur. Jeżeli macie tego drugiego, to źle, bo to wyrzutkowie, którzy nienawidzą ludzi. Poprawiam kapelusz na głowie, nos. Ale słuchaj, Jules, jaką fajną lokację znaleźliśmy. Normalnie, jakby ktoś bardzo pilnie chciał się ukryć tam, gdzie nikt go nie będzie szukał, to... I tutaj opowiadam o mieszkanku w ruinach. Ja uzupełniam opowieść o wspaniałe... te wspaniałe kule dyskotekowe, które wiszą w każdej sali. I nawet mrożonki, słuchaj, mieli. Co prawda z ludzizny, no ale... Fuj. No, ale tak. No generalnie powitano was jako taką. Kazano się, prawda, odświeżyć, no bo uzyskaliście tam jakieś cenne informacje, albo przynajmniej tak się wydaje, że będą to cenne informacje. Sam zaś, wiesz, informatyk zaraz wziął się za rozgryzanie tych dysków i komputerów zwiezionych stamtąd. No. A wy zaś, no cała załoga wzięła tą kobitę, tak? Umyła ją trochę, znaczy omyła jej gębę, żeby nie było w tej rdze i w ogóle. Posadziła w tym głównym pokoju. Nadal jest ta kobita związana, tylko teraz już w kajdankach i przykuta do krzesła. I tak wszyscy się jej przyglądają i nie wiedzą, kurwa, co z nią zrobić. No właśnie, co z nią zrobić? Tak się pyta, wiesz, jeden tam z irolskich braci. Kto inny tam, wiesz, drapie się po głowie, a Tyron w ogóle nie wie, o co chodzi. Tak. No w sumie przesłuchać? Możemy ją nakarmić jakąś zapasową konserwą kapusty z grochem w ramach tortur? No kurwa. O, to mam pomysł, jak ją torturować. Powiemy naszemu kucharzowi, że jest osoba, że przywieźliśmy osobę, która zapragnęła spróbować jego kuchni, takiej najbardziej wykwintnej. I w ten sposób ją torturować, jeśli nie będzie nic chciała gadać od razu. I on tak potrzymać za 3 dni przy torturach. No tylko najpierw trzeba otworzyć tę cholerną kuchnię. Chyba no to palnik i jechana, nie? Chcesz zrobić test na mechanikę? A czemu nie? No to dawaj, ile masz mechaniki? Dwa. Jeden mechaniki mam. No. Trochę ci się nie udało. A z czego jest mechanika? Z knowledge? Mechanik z knowledge, tak.
No mam jeszcze plus 2, czyli 4. No tak, ale 4 to jest średni. Jest tylko bardziej nad easy, a to jest wymagający albo też trudny. To co zrobiłem? Zaspamowałem kuchnię na amen? No, wiesz, to ma do siebie to, że wtedy miałeś krytyczny rzut, że teraz trzeba czymś trudniejszym to otworzyć, nie? Znegować. Dobra, to teraz słuchaj mojego opisu. Mhm. Tak jak jest rama, nie? Tych wrót. To po prostu chcę wysłać taką dziurę. Słuchaj. Nie zachęcając zamka. Zrób test na siłę, po prostu weź rozbieg. Dostaniesz za ten rozbieg dodatkowy plus. Tak, wyrzuć 2, dostaniesz plus 4. No, rozpędziłeś się, wpieprzyłeś się w drzwi, drzwi nie ma. Dzięki. A, jak jest wyszłem w kuchni, no to wiesz, dobieram się do lodówy i po prostu podpierdalam stamtąd wszystko, co możliwe i nie jest to grochem z kapustą. Wszystko, co możliwe, nie jest grochem z kapustą. Wiesz co? No. Mam dla ciebie złą wieść. Nie ma czegoś takiego. Co nie nawet byłby grochem z kapustą? A chociaż boczek, z których on robi skwarki. On nie robi skwarek z boczku. Ze słoniny? Nie. Mówiłem. Składem jest kapusta, groch i to tłuste. Aha. I ty nie widzisz tam słoniny, ty nie widzisz tam boczku, tylko ty tam widzisz tłuste. Nie wiesz, co to jest. To jest taki blob, który on ucina, wrzuca do tego gara i to tłuste się znajduje. Rozumiesz? Mhm. Ale to wygląda jeszcze okropniej w stanie surowym niż w stanie kapusty z grochem. Dobra, nieważne. Nie wiem, niczego tam nie ma, nawet kurwa głupiego cukru albo ryżu. Za każdym razem, gdy otwierasz szafkę, gdzie powinien być na przykład cukier, w środku jest na przykład groch. A gdzie jest... Więc tam jest więcej grochu, tak? Fasola też jest. Nie wiem, biorę karton fasoli. Może młoda coś z tym zrobi fajnego. Mm. No. Poza tym to może długo stać. No ba. Mm. No właśnie. A zatem. No to jak? Przesłuchujecie jakoś tą kobietę, czy na coś czekacie, czy właśnie chcecie jakąś jeszcze interakcję przeprowadzić czymś? No bo czekamy na Kuka, żeby ją nakarmił kapustą z grochem. Naprawdę taki plan macie? No. Czemu nie? Dobra, zobaczmy. I Kuk dostaje przykazanie, żeby jej nie rozwiązywać. Czy Kuk ma tortury? Może zamiast tortur użyj jego cooking skilla. Właśnie jego rzut na tortury będzie dodatkiem do cooking skilla. O chuj! No. Ale nie wiem czy ma. Interrogation, yes, creativity. Nieźle. Czyli łącznie 7. To na bank daje plus. I cooking. Gdzie on ma? Cooking jest. Kurwać. 6. No więc tak. Ugotował coś tak... Na co było tyle tych 5 kości? Na cooking. O kurwa. On jest mistrzem. Grochu i kapusty. Tylko chodzi o to... Nie, słuchaj, gdybyś w życiu... I to serio mówię. Gdybyś w życiu nie jadł kapusty z grochem. W życiu. I skosztował jego kuchni, byłbyś w siódmym niebie. Pierwszy raz, kiedy przyjeżdżaliście na ten... Kiedy zapisaliście się na ten okręt, pierwsze wasze jedzonko, jakie dostaliście, patrzyliście, dlaczego nikt inny nie chce jeść, a wam to smakowało bardzo dobrze. To pyszna kapusta z grochem. Pyszna, naprawdę, syta, kurczę, solidna.
Ale nawet teraz... to tłuste było dobre. Tak, ale teraz już kurwice dostajecie. Dla was, proszę ciebie, najgorsze badziewie z konserwy jest 10 razy lepsze niż to. On jest jeszcze powiedz, że on ma w kuchni powieszony dyplom mistrza terranowy w grochu i kapuście. Tak ma. On jest wirtuozem kapusty i grochu. A jak nasza pani po pierwszych dwóch dniach? Co? Jak nasza pani, która jest przesłuchiwana po pierwszych dwóch dniach? To znaczy... Ona ma mieszane uczucia. Ponieważ jest dosyć twardą kobietą, jest grelem. Organizmy greli zostały dostosowane tak, żeby nie łamać się na przesłuchaniach. Mhm. Ale czekaj. Ale chyba nie aż tak niekonwencjonalnych przesłuchaniach. Zobaczmy. No dawaj Juri, samo jedyne. No, ale takiej siły argumentu nie przebiła. Więc... Po dwóch dniach jest zrozpaczona, ale jeszcze mamy trzeci dzień na ten... Wy generalnie odsunęliście się od tej strefy, tak? W miarę jak najdalej się dało. Mhm. I... no jedziecie sobie tak do jakiejś bliższej osady. No i faktycznie udało się tą kobietę przekonać do mówienia. Ona widać, że jest zrezygnowana i się poddaje. No ale wiesz, sama nie mówi, no musicie jej zadać jakieś pytania. To może zostawmy to na następną sesję te pytania. Mhm. Sobie coś zaplanujemy, wiesz, jakieś fajne pytanka, żeby ją przepytać. No. Czyli kiedy kolejna? Nie wiem, w sobotę? Też nie wiem. Co by na tą sobotę sobie wziąć? No czemu nie, tylko czy na sobotę nie mamy czegoś... Nie mamy niczego zaplanowanego. Nie, tak? Na pewno? Nie. Na pewno. Olka do ciebie rapo coś nie pisał, nic? Musiałabym sprawdzić skrzynkę. O, bo właśnie odnośnie, nie wiem, czy klanarchię się nie omawialiśmy na... No mi się wydaje, że nie, wiesz. Dobra, ja zaraz wrócę. Mhm. Chyba nie, ale dobra. Mhm. Rozumiem. No, tak też udało wam się rozwiązać zagadkę kapusty z grochem. Znaczy... Fu. Kurwa. Co ja gadam? No. Ale, kurczę, no szkoda, że się jeszcze jednej sceny nie udało odegrać. No ale będziecie zaskoczeni. No zobaczysz. Mhm. Więc tak, czekaj, na podsumowanie. Ile kto dostaje? Było to godzin referuku. Pięć godzin. Tak około. Znaczy cztery, bo godzinę żeśmy... To jest standardowa sesja. Mhm. Czyli tak. Ja proponuję przyznać dodatkowe punkty. Dzisiaj. Cztery. Pięć. No, to jedziemy. Kolejna część. A zatem słodkie misie i misiaczki, pamiętacie, gdzie żeśmy skończyli? Tak. Theodore D. Justice zapukał do naszych drzwi. Nie, jeszcze nie. No, skończyliśmy na tym, że właśnie miała zacząć mówić, bo została w ramach tortur nakarmiona kapustą z grochem. I grochem z kapustą. No, mieliście przemyśleć sobie własne pytania. Do tejże niewiasty. Czy to niewiasty? Wygląda troszeczkę na taki, no powiedzmy, zestaw mięśni, który jest jako tako ułożony w formę kobiecą. Twarda baba. Od razu widać.
że gdyby nie miała dosyć silnych, co by nie powiedzieć, kajdanek, prawda, na łapach i na kostkach, no to by chyba wam skopała dupę. A tak przynajmniej wygląda. No chyba, że znowu MG miałby pecha, tak? Bo to jest jeszcze kwestia krytyczna. A zatem... Moi drodzy, no jesteście w tej głównej salce, tak? Wszyscy są dookoła, że tak powiem. Jules dyskutuje z resztą załogi. Coś tam się wymieniają opiniami. Bracia McClory nerwowo trałują w lewo i w prawo, mówiąc, że coś tu jest nie tak, bo jak na takiej zadupiu jedna kobita w dziurze w podziemiach przeżyła, jeżeli była sama, a tutaj nie było żadnej żywności, to znaczy, że ktoś jej musiał to dowozić. Tak sami sobie wykoncypowali, co wreszcie zresztą bardzo pięknie usłyszeli. A jeżeli ktoś musiał jej tam dowozić rzeczy i prawda, no wszystko, na czym operowała, a także i papu, to prawdopodobnie ktoś prędzej czy później przyjedzie tam i się skapnie, tak? Że została porwana, jakby nie zauważyć, tak? Wielki strażnicy robot rozpieprzony, drzwi otwarte. Okej. I tylko ktoś tam z załogi bodaj Hardy albo któryś tam z mądrzejszych zadawał tak, tylko pytanie, czy pamiętaliście, żeby zamaskować swoją drogę odwrotu? Aha. Zatrzeć ślady? Chyba nie. No właśnie. No, kobita siedzi, prawda? Patrzy się na was. Łeb ma spuszczony, bo już nie może wytrzymać tej pysznej diety. Wysokooktanowej. Mocno gazopędnej. No jeszcze jak. Ona się boi o dwie rzeczy. Nie tyle, że popełni jakieś faux pas, prawda, bo coś jej się wymsknie. Tylko ona się boi, że jak się wymsknie, to odrzut będzie taki, że się rozmiażdży na suficie. Jeszcze przełamie przyspieszenie ziemskie, tak? No. Nie no, główne pytania to takie... Czy to wybawiliście się w rozrzucanie złota tu i ówdzie? I drugie pytanie... O co wam, kurwa, ludzie, chodzi? O złoto... Ona... Widzicie, że generalnie nie wie jak na to odpowiedzieć, miesza się. Raczej z tego... Bo zawołamy Kuka. Nie. Nie, nawet taka, kurwa, twarda kobita, nie, ona... Przyznaję się, że zbierali fundusze. Na co? Na badania. A skąd mieliście to złoto? Nasi agenci ukradli. Skąd? Z konwoju, który śledzili. Wiesz, gdzie jest konwój? Albo w którą trasą zmierza? Mój partner wie. No. Tylko tyle powiedziała. Nie wierzę ci. Chyba będziemy musieli ci jeszcze z tydzień potrzymać na dietce. Nie! Ona, wiesz, oponuje i mówi, że da wam hasła dostępu do baz danych, tak, na jej komputerach, a to są komputery wojskowe, jakieś takie bardziej skomplikowane i szyfrowanie też jest bardziej skomplikowane, czyli de facto wiadomo, dlaczego informatyk nie mógł się rozgryźć od razu.
rozpoznać. A tutaj problem. Czy w bazach danych będzie trasa i reszta tego konwoju? Mamy tylko domniemane ślady. A swoją drogą, co w zasadzie badaliście? W zasadzie poczekaj, rzuć sobie na wiedzę, to jest prosty raczej, nie na prosty, cielni, tak? Czwórkę musisz uzyskać, przynajmniej wiedza, knowledge u ciebie. Dwie K6. Spokojnie. Wiesz, że pewnych, bo tak, grelowie, jak powiedziałem, dzielą się na dwa rodzaje. Tych na służbie w Port Arthur, tam hodowanych, trenowanych i szanowanych, że tak powiem, oraz tych odrzutków po wojnie, których pozostawało i w ogóle nikt nie chce ich przyjąć na służbę, no bo no to już jest błąd, prawda? Stracili swoich zwierzchników, popieprzeło im się w głowach i w ogóle. Więc zostali wyrzutkami i odszczepieńcami od ludzi, od reszty ludzi, żyjąc na pustyni, ale borykają się, jeżeli nie mają, prawda, odpowiedniej opieki, sami się ze sobą zaczynają mnożyć, tak? A ich genotypy są do tego trochę nieprzystosowane. Jeżeli nie są z próbówki, albo nie otrzymują odpowiednich zestawów, prawda, leków, dragów i tym podobnych, no to zaczynają chorować. I to jest powszechna wiedza, że mnóstwo grelów właśnie bardzo często napada na jakieś konwoje, szczególnie z lekami, żeby pozbierać dla swoich. Tak? No i babka mówi wam tak. Generalnie z tych całych zeznań, jakie wam przedstawia, to że tego złota potrzebowali, by sponsorować swoje badania. Oni też się dowiedzieli o jakimś konwoju, sami prowadzili swoje tropy, a że są naprawdę, no to są żołnierze, tak? Podrasowani. To mają też wyszkolenie, techniki i wiedzą jak co nieco wytropić. Więc tropili ten konwój i specjalni agenci zdołali przedrzeć się do środka, wykraść trochę, ale generalnie zrozumieli to samo, że jeżeli konwój dojedzie do granicy z południem i uda się cały ten rozgardiarz, no to no wiadomo, waluta, którą mają i za którą będą chcieli sponsorować badania, kupować szczepionki, aparaturę i tym podobne, no stanie się bezużyteczna. Więc ich plan też spali na panewce. Czyli sytuacja prezentuje się tak, jakbyśmy stali praktycznie po tej samej stronie, z tym, że to wy macie gorzej. Bo jeżeli my stracimy fundusze, to będziemy ze sobą wozić po prostu paręnaście kilogramów niepotrzebnego żelastwa. A jak wy stracicie fundusze, to równie dobrze możecie sobie strzelić w łeb. Dobrze rozumiem? To będziemy szukać dalej. Już z taką dumą odpowiada. To czy coś znajdziecie? Jak nie, to wydrzemy wam z gardła. A jak myślisz, co robi teraz pierwsza pustynna i trzecia? Co? Wiesz, ja się pytam, co robi pierwsza ciężka pustynna i trzecia ciężka pustynna. Chodzi mi tutaj o jednostki wojskowe, nie? O dywizję. No pewnie siedzą w tych. Za granicą, spokojnie. Mhm. Ale jeśli się dowiedzą, że macie takie plany, wiesz, że nie jesteście tutaj zbyt mile witani. Tak. Już nie raz żeśmy kopali wam dupska, kiedy wpadaliście w nasze pułapki. Będzie tak też tym razem. Właśnie widzę. Mhm. Koleś, który miał przymocowane dwa browary na głowie, cię pokonał. Dziwne, nie?
szczęściarz, który miał przymocowany dziwny hełm i jak tchórz zaszedł mnie od tyłu. Tchórz. Nie tchórz, tylko sprytny człowiek. Tchórz. Nie mała? I ty wiesz, nie mała, tak mówię do tej, do jasnej. No, mniejsza o nasze motywacje, tchórzostwo, odwagę i honor, te bajery mi akurat zawsze wisiały. Idzie raczej o to, że i wam, i nam zależy na tym, żeby konwój nie zdołał rozwalić gospodarki, nie? Tak. Te fundusze, które mamy, i tak by nam wystarczyły. Ważne, no bo z tego, co babka powiedziała, oni mają kilka sztab i to im absolutnie starczy. No, skoro te sztaby są tyle warte, to raz na rok, jeżeli takiej użyją, to spokojnie mogliby sobie kupić, wiesz, na kilkanaście lat badań, tak? By wystarczyło funduszy na jakieś placówki, na szczepionki, na nawet najęcie poważnych lekarzy do współpracy. To po pierwsze. A po drugie, no wiesz, no a gdyby zabrakło im po kilku latach funduszy, to by sprzedali sobie kolejną i tak, wiesz, sezonowo. Więc nie robią wielkiego rozgardiaszu. A im najbardziej zależy na tym, żeby ten konwój nie doszedł, bo wtedy wszystko legnie w gruzach. Będą musieli jedyne co będą, prawda, mogli, to przetopić to złoto na zwykłe sztabki, a wtedy no co, no zarobią, wiesz, może góra kilka milionów, tak? No właśnie, właśnie, a oni raczej bardzo potrzebują tych badań, tych leków, etc., etc., etc. Więc skoro będą mieli dostępne finanse, to co już sobie zdążyli zapewnić, a misja konwoju nie dojdzie do skutku, to będą sobie żyli w świętym spokoju, nie zawracając zadu innym ludziom, tak? Tego nie jesteś pewna. To są grelowie, którzy ludzi nienawidzą. A powiedz mi, tak, chodzi wam tylko, żebyście mieli spokój, tak? Tak. I pieniądze na prowadzenie tych badań. Tak. Macie pieniądze. Jeśli konwój nie doleci do granicy. Mamy. Nam też zależy na tym, żeby konwój nie wykonał swojej misji. Więc mamy wspólny cel. Tak? No ona potakuje, ale no jesteście ludźmi. Ona wam nie ufa z założenia. No my jej też nie ufamy. Czy jeśli wy mając pieniądze i nikt wam się nie będzie pchał przy okazji pod oczy i pod lufę, dacie wszystkim wokoło spokój? Nie mogę dać takiego słowa. Jeżeli wy nam nie dacie spokoju, to my wam nie damy spokoju. To wy na nas podnosicie rękę, a nie my na was. Zresztą tak na dobrą sprawę z tego co wiesz, to jest różnie. To się różni od zeznań, tak? Grelowie bardzo często mówią, że to oni sobie próbują tę jakąś osadę robić, a przychodzą, wiesz, służby porządkowe ludzi i mówią o odszczepieńcy, mutanci, prawda, z próbówek i tak dalej i do nich strzelają, żeby ich przegnać, bo się ich boją. A ludzie mówią, że to grelowie przyłożą na ich terytoria i strzelają do nich, bo oni ich nienawidzą i tak dalej. No. Jeśli brać pod uwagę zaszłości historyczne, to wy nas pierwsi zaatakowaliście, my się tylko broniliśmy. No my generalnie tylko wywaliliśmy ich na śmietnik, więc chyba mieli prawo ugryźć nas w tyłek, ale ja to tak tylko mówię, nie? Poza tym, skoro mamy wspólny cel, to lepszy chyba taki tymczasowy sojusz, kiedy obie strony wiedzą, że ni dudu nie mogą sobie zaufać, ale muszą zrobić coś razem, żeby przetrwać, niż zawarcie paktu z jakąś mafią, która i tak postara się wszystkich wytentegować w zad. Posłuchaj, nasze sprawy są zbieżne. Wy nie chcecie, żeby konwój dotarł, my nie chcemy, żeby konwój dotarł. Mniejsza o te sztabki, które wy macie. Jeśli będziecie je wpuszczać co kilka lat na rynek, to się nikomu krzywda nie stanie. Tak? Tak. Tak.
A po co mamy cię zabijać, jeśli możemy się ubić interes i się dogadać? No jaki mam pewnik, że wy nie zrobicie tego samego? Nie rozpieprzycie tych pieniędzy i nie rozdacie, gdzie popadnie? Bo nie będzie nam się to opłacało? Każda sztabka, która ląduje na rynku, ostro destabilizuje wszystko na dłuższą chwilę, więc nie możemy miotnąć i tak samo jak wy, jednej w odstępie większym niż parę lat. A nam zależy na pieniądzach, na już. A raczej chyba widzisz, skąd my wszyscy pochodzimy. Jesteśmy z południa, więc zależy nam, żeby nasze państwa się nie rozpierdoliły gospodarczo. Ona tak się zastanawia, ale generalnie no, wydaje się bardziej przekonana, bo wychodzi z założenia, że gdybyście, prawda, ją chcieli naprawdę z niej wyciągnąć więcej, to już byście ją łomotali jakimiś kijami i prętami po twarzy. Nie, po chuj. Byśmy ją pozwolili męczyć, byłaby męczona przez kuka. No tak. To gorzej. Będziemy się przejmować. Jesteśmy bardzo mili i humanitarni i dbamy o to, żeby nasi więźniowie byli dobrze wyżywieni. No. Po raz pierwszy zabrzmiało to, jest to jakby z premedytacją łamanie konwencji. Jakiej konwencji? Przecież nie karmimy ją trucizną, nie przysługujemy jej z użyciem siły. No i ma nawet większy przydział kalorii niż trzeba, żeby przeżyć, nie? Znacznie większy. No fakt. Ale, wiesz, no babka mówi tak. Dobrze. Ale nie mogę wam wszystkiego ujawnić od razu. Posłuchaj, nie chodzi nam o żadne, o nic w stylu jakie badania, jakie prowadzicie, gdzie nie, mieszkacie, gdzie jest wasz kibel. Nie, ona mówi o koordynatach odnośnie konwoju. Generalnie wyznaję wam, taki bardziej, wiesz, no, troszeczkę tak duka, bo widać, że ją też to burzy i mierzi, że wyznałaby wam w takim razie, gdyby się okazało, że faktycznie mówicie szczerze, wyznałaby wam te koordynaty, bo wyglądacie, no skoro żeście ją zaszli, przełamali tam systemy obrony, cudem bo cudem, ale coś to o was znaczy, więc może nie jesteście w kij pierdział, tak? A przede wszystkim jako się znaleźliście, ona nie wnika jak. Jakoś żeście znaleźli ten, no. To znaczy, że jesteście bardziej przydatni niż wyglądacie. To słuchaj, my nie chcemy. Czekaj, bo no. Chcę powiedzieć, co ona wam proponuje i mówi. Dochodzi zatem babka do wniosku, że ona by się podzieliła z wami informacjami wraz ze swoim partnerem i z resztą swoich ludzi, ale by to wyglądało na zasadzie takiego wspólnych prób zaufania, co, że tak powiem, no tak stopniowo. Wy najpierw okażecie jej, że warto wam zaufać, a ona potem okaże wam, tak? Bo na razie skąd ona wie, że wam poda jakieś koordynaty i namiary, a wy po wszystkim jej nie strzelicie w łeb? Posłuchaj, po pierwsze, nie biliśmy cię. Nikt cię nie bił, traktowaliśmy cię dobrze, miałaś nawet, ponad stan tego, co konwencje mówią, pomiędzy północą a południem, a o was nikt nigdy nie wspominał. Nie mieliśmy wobec ciebie nic złych zamiarów, nigdy ciebie nie chciał strzelać, chcieliśmy z tobą pogadać. A jesteś związana tylko z jednego względu, bo my chronimy własne życie, bo wiemy, jacy jesteście sprawni, nawet w walce wręcz. A nie chcemy wszyscy mieć poskręcanych kar. No to jest jakiś argument. Ale ona mówi tak. Co ona proponuje generalnie? Nawiążemy kontakt z wami. Jeżeli z czegoś się dowiemy, podamy wam na razie ostatnią linię kursu tego konwoju. Na coś więcej to umówimy się na wspólną akcję, mówi.
że... Ale słuchaj, musimy się dogadać jeszcze w sprawie ilości tego złota, bo to złoto nie może, nie możemy się dzielić 50-50. Znaczy, z tego co wiesz, to jej to na, tak naprawdę nie zależy na tym, kto weźmie złoto, tylko co potem z nim zrobi. Dobra, ona czyli nie... Zobaczyła, żeby to, to wszystko, wiesz, albo zostało gdzieś zakopane, albo, albo cholera wie, bo jeżeli Grelowie sobie opracują te szczepionki i tak dalej, to pal licho z tym złotem, to już ich nie obchodzi. To co się nie... Mówisz, że macie dość na ten, okej. Okay. To my teraz ci powiemy, co, co chcemy zrobić z tym złotem. Chcemy to złoto oddać wojsku za 10% wartości kruszcie. Chcecie to przetopić? Tak. Przetopić? A. No to, to brzmi... To, to w jej oczach brzmi lepiej. Bo już myślała, że wy chcecie użyć tego w formie takiej jak Pan Bóg stworzył, że tak powiem, tak? Posłuchaj, jeśli oddamy, jeśli byśmy spróbowali w takiej formie, jakiej jest, o tym się dowiedzą wyżsi dowódcy wywiadu i kontrwywiadu, to możesz mieć tą pewność, że dowiedzą się, w jakiej to formie jest, dostaną jedną czy dwie sztabki w takiej formie, jaka jest, a resztę oddamy im w formie już samego czystego kruszcu. Bo nie ma sensu tego się bawić, żeby oni się z tym bawili, bo jak gdzieś się łupnie informacja, to się zaczną po prostu jazdy. Mhm. I piwko. No według mnie... Myślę, że najlepiej okazując swoją dobrą wolę, to cię po prostu wypuścimy z wodą. I jedzenie. To ona już ma, że tak powiem, przybić sprawę. Zgodzić się na wszystko. W sensie, już proponuję wam, żebyście ją podwieźli w pewien rejon. A tam już dalej trafi do swoich. Tylko, że nagle młody wybiega. Co jest młody? Szefie, tam wrzucę do Julesa. Szefie, nie uwierzycie. I wtedy do pancerza słychać charakterystyczne łomotanie. Puk. Kurwa. Puk. Dobra, słuchaj. No tutaj do tego Grela się zwracam. Masz ty w ogóle jakieś imię? Czekaj. Nie miała. Czy masz tylko numerek? Tak jak w historiach nie, zawsze mówię. Już mówię. Minerva. Dobra, słuchaj, Mini. Kwestia wygląda jest, tak. To jest Morgana, się... Morgana, to jest Morgana. No, słuchaj, Morgana. Wysadzimy cię w tym punkcie, tylko chyba idą jakieś kłopoty. Co tam się w ogóle, kurwa, Jules, dzieje? Nie wiem, kurwa. Zaraz sprawdzę. Młody, stoję co się tam, kurwa, kręci? No to może zaprowadzimy naszą nową znajomą do jakiejś kabiny? No, słuchaj, wypuścimy cię. Ale nie próbuj żadnych sztuczek. Naprawdę, my chcemy żyć, ty chcesz żyć. Wszyscy się dogadaliśmy, przybiliśmy sprawę. Tak wiesz, jeszcze się ostatecznie jej pytam. Ona potakuje. Tak. Dobra, no to wiesz, no to ją rozkuwam. Tylko proszę cię, bez żadnych gwałtownych ruchów. Rozkułeś laskę. A w tym czasie otwarto tam śluzę. No. Nawiało troszeczkę piachu, wiesz, wpadła do środka smuga słońca, ponieważ żółwik był zadekowany, prawda, osiadł sobie na brzusiu. Kawał blaty się podniósł, więc tutaj od razu na górny pokład wstąpił nie kto inny, ale sam szeryf Theodore T. Justice. Odetchnął głęboko. Dobrze, że złoto. Tak myślę. No my bierzemy naszą psiapsiłkę pod ramiona i chyba prowadzimy ją najpierw do kibelka, a później do naszej kabiny. Mhm. Więc wy wracając, tak, widzicie taki spektakl, że
podchodzi do każdego z was niemalże, ten gruby oficer patrolu, spogląda się na was, tak, spod tego lusza, milczy. Dobre. Tak, jego twarz okrywają okulary ogromne. Czujecie to? Czujecie? Ale co, proszę pana? Gówienne wiatry. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest, chłopcze, gównometr? Coś zamontowanego w szalecie? Nie. Gównometr to taki barometr do mierzenia ciśnienia gówna w powietrzu. Jeśli jest więcej tego gówna, to można się spodziewać małej gównianej bryzy, a potem wielkiej gównianej nawałnicy. Ja patrzę na Julesa taki, z takim wzrokiem, kurwa, co on pierdoli. Patrzę na Kuka unosząc jedną brew. Nie. Snuje się za wami smród. Jak gówniane jastrzębie, które nisko lecą, żeby ssrać ludziom na łby i porywać je do ich, do swojego gównianego gniazda. Otóż poinformowano mnie, że ostatnio mieliście jakieś zatargi ze służbami interwencyjnymi portu Artur. Czy może wyjaśnicie, co tamci oficerowie do was takiego mieli? Czy może jesteście szpiegami od nich na naszych terenach, co? Tak patrzę po tych szpiegach, taki trochę obrażony. Ale panie oficerze, panie władzo, my tam przez przypadek zawędrowaliśmy. Dlatego nas dorwali. Przez przypadek. Tak. A no zgubiliśmy się. Wydma wydmie podobno, wie pan, jak to bywa na pustyni. To przemysł umowy. Znaki drogowe zasypało już dawno. No właśnie. I co robi z tym służba drogowa? Nic. Znaków drogowych nie ma. Oznaczeń nie ma. Nic nie ma. A on tak się przygląda, wiesz, łazi sobie po całym tej waszej salonie. No bo gdyby było wtedy na tym skrzyżowaniu oznaczenie, że tu jest skrzyżowanie drogi podporządkowanej z nadpodporządkowaną, to byśmy wiedzieli, że trzeba się zatrzymać, trzeba się rozejrzeć, nie? Zrobić skan przynajmniej w 5 kilometrach, czy nic nie jedzie i wtedy ruszyć, prawda? No prawda. A wszyscy się opierdalają i nie ma żadnych znaków. Trzeba było pomyśleć i robić skan, zanim żeś pojechał. Aha! Albo my wiedzieliśmy... A mapy? To co? I wiesz, on zaczyna się drzeć, a Japi, wiesz, chybcikiem podchodzi po prostu z gazetą i kładzie gazetę na tych kajdankach zostawionych na stole. O kurwa. Tak, ale na szczęście gliniarz nie zauważył. Jakie jarmy. No. Tak też chciałem wam tylko dopowiedzieć, że odkąd żeście mi podpadli wtedy, coś od razu mi powiedziało, że z wami sprawa jest nieskończona. No to wie pan, może... Że będzie się jakieś... za wami ściągnąć jakiś taki dziwny zapach. Może ja, proszę... Theodore T. Justice, będę was miał na oku. A może panie władzo, usiądziemy? Właśnie kucharz ugotował lunch. Bardzo dobry, jest po prostu, można powiedzieć, jest mistrzem planetarnym w grochu i kapuście. Groch i kapusta. Groch i kapusta. Skuszę się chętnie. To tak łok. Leć jasno. Kuk! Tak, przyszedł... Mamy smakosza! Przyszedł, wiesz... Wiesz, wypada taki... Ten wasz kucharz zadowolony. Jak wspaniale widzieć człowieka, który docenić potrafi wspaniałą kuchnię. Wiedziałem. Pewnie pan tutaj... Zechce skosztować i już tak zawija, prawda, sru z talerzem. Bon appetit. Reprezentuje mu, prawda, widelczyk. Dziękuję panu. Wiesz, i Theodore T. Justice
spogląda na was i dziwi się, dlaczego wy się na niego tak dziwnie spoglądacie, jakby on coś okropnego miał jeść, jakby po prostu czyjeś żygowinę wcinał, no ale wiesz, niektórzy są mają już te tak wykrzywione twarze, jak można to jeść? A on? Może puszeczkę na drogę? Z chęcią. Z chęcią. Albo dwie. Karton? Nie pogardzę. Polepa. Tak też wy, po jakimś czasie wyszedł z kartonem kapusty z grochem. No, żegnamy, żegnamy. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy panu żadnych, już więcej nie będziemy sprawiać kłopotów, wiesz, takie po prostu łzawe pożegnanie. Też mam nadzieję. Odpowiedział, ale czuć było w tym taką ironię. On wie... Taką, jesteś... Myślałem, że kapustę. To też było czuć, tak. W przeważającym procencie było czuć kapustę. Mamy nadzieję, że panu kapusta smakowała. Owszem, owszem. Jest to jedna z tych osób, która jest na tyle betonowa, że jej nie przeszkadza kapusta z grochem. Waszego mistrza kuchni. A mistrz kuchni jest niezwykle zadowolony i wręcz z zapałem wziął się do wznowionej pracy w kuchni, tak? Chyba oddaliśmy cały zapas, który zrobił ostatnio, od kiedy otworzyliśmy drzwi. Nie no, bez przesady. Troszeczkę na wynos, dwie puszki. Bo chcieliśmy mu dać cały karton. Nie no. Poza tym nie zapominaj o torturach. A faktycznie, troszeczkę kobita pojadła. No. Ale po zażegnaniu całej sytuacji, tak? Po tym, jak żeście odprowadzili pana oficera, kurczę, wracacie do tej waszej kajutki maleńkiej i odkrywacie, że skubanej tam nie ma. A w kiblu? W kiblu też nie ma. O, idziemy sprawdzić, gdzie ją można znaleźć. No, podejrzewam, że nie tylko my. Chyba cały okręt jej szuka. No, cała załoga się zerwała. Do tego, żeby no po prostu przeszukiwać, co się da, tak? Mhm. Szukacie, naprawdę, wiesz, no, sprawdziliście w hangarze, sprawdziliście w ładowni, sprawdziliście w kokpicie nawet, tak? Sprawdzą, czy mam kluczyki od gira. Masz klucz swój uniwersalny do tego, do kokpitu. Żaden problem. Wszystko jest na swoim miejscu. A, i sprawdzam jeszcze jedno ostatnie miejsce, o którym nikt poza nami i szalonym mechanikiem nie wie. Nie, tam też jej nie ma. Szafa? Co? A szafa? Przeszukaliście wszędzie, gdzie się mógłby zmieścić człowiek. Nawet żeście wlaźli do jakichś tam otworów, tak, komunikacyjnych. Wentylacyjnych, tak? I kurczę, nie ma. A pod stołem? Też nie ma. Grela taki durny na dobrą sprawę przypadkiem znalazła jeleni, którzy odwalą za nich brudną robotę i kontakty z ludźmi, a ta wieje. No i z takim, że zamysł... A ja chciałem, i tak mówię głośniej, że jesteśmy u nas w piercie, a ja chciałem ją poczęstować z Snickersa. I widzisz, bardzo głupio, żeście postąpili tak o niej myśląc. Sami sobie tak myślicie, po tym jak Joe was wszystkich wezwał i powiedział, że ktoś wygrał jakieś kurwa koordynaty na kompa, tak, nawigacyjnego, on wcale nie wie kto i zostawił karteczkę z namiarem częstotliwości. Aha, czyli ona po prostu wywiązała się z swojej umowy, a się zmyła. Mhm. Dobra. No to już chyba, żeśmy obszukali wszystko. Owszem. I się dałoby pewność, że się zbyła. A ja chciałbym ruszyć, jeśli jasno też będzie chciała
chciałbym ruszyć w tym czasie na te koordynaty, żeby jeszcze i tak sobie jechać, żeby móc je namierzyć, myślę, to już zresztą Jules zdecyduje. Jules jest bardzo z tego powodu zadowolony, ponieważ koordynaty nadesłane są, kierują wreszcie na jakiś kawałek mniej pustynnego terenu, gdzie być może znajdzie się też i trochę zieleni. Taki znaczy tam wiesz, jak się pustynia po prostu zakręca te wieczne piaski, dalej hen z zachodu z gór prowadzi koryto rzeki, które jest przez większość roku wyschnięte, ale raz tam albo dwa razy do roku tam spływa wodą, więc ziemia jest jako tako tam taka sucha, stękana, trochę traw się znajdzie, ale wreszcie będzie można wyjść z pojazdu, rozprostować nogi, usiąść pod jakąś imitacją ogromnego baobaba lub palmy i Jules pomyślał sobie, kurczę, jak żeście mówili o tym poradniku, tak, odnośnie drinków, to ponieważ będziecie w ogóle przejeżdżać obok jednej mieścinki. No i tam jest też prenumerata dla niego zamówiona. Tak, tak. Będziecie przejeżdżać obok jednej mieścinki. To jest na hen na zachód od kordonu i w kierunku gór. To sobie tam zrobicie zakupiki. Mniej więcej. A Jules sobie pomyślał, kurczę, jeżeli jest okazja, żeby posiedzieć sobie pod palmą, rozłożyć leżak i piec drina, a przy okazji wbić się w swoje skórzane czarne slipy. Tak? Myślałem, że bikini. A może mieć bikini, jak chcesz. No nie wiem, jak on chce. Dobra, ale ja chciałem zadeklarować, co robi Borys. Mhm. Jeśli jasna, to Borys chce odszukać następną tajemnicę skorupka. Dalej się rozglądacie, tak? Tak, może znajdziemy tam, nie wiem, złoto. Poza tym, które wiemy, gdzie jest. No dobra. A zatem rzuty na notice, na przeszukiwanie. O, jasna też idzie? A czemu miałabym nie iść? No jasne. Dobra. Jeden. O kurwa, ale mam kwas. Ty co, w ogóle tobie nie idzie przeszukiwanie. Ostatnio żeś łaził ciągle do swojego pokoju. No i Borys ma z tym związaną pewną teorię. Ale najpierw jak chodzą jest jasno, to przedstawię jasnej... Ale jak ładnie poszło. Przedstawię jasnej pewne jego teorie odnośnie kanapek, że pierwszym prawem kanapki, a właściwie teorią kanapki jest to, że smaczność kanapki jest wprost proporcjonalna do składników znajdujących się na kanapce. Co ty kurwa nie powiesz? No ale nie mam racji? No jest to pewnym rodzaju logiczna tautologia, ale nie da się jej zaprzeczyć, że jest niesłuszna. No właśnie, i została potwierdzona wielokrotnie empirycznie. Więc jeśli sformułuję to i dowód dam w książce, mogę dostać Nobla. Tutaj już nie ma tej nagrody, ale ciekawostka. Są dwie, to jest taka ciekawostka troszeczkę śmiesznawa. Są dwie nagrody tutaj fundowane przez, tak, jest jedna przez taką starą ligę planetarną, która składa się z reprezentantów naukowców z północy i południa, którzy pieprzą o pokoju i wyróżnianiu, wiesz, ludzi nagrodami pokojowymi, właśnie naukowymi nagrodami pokojowymi, a sami wspierają dwa swoje reżimy i generalnie wszyscy się z nich śmieją, ponieważ... Na boku trzaskają plany nowych narzędzi zniszczenia. To właśnie nie. Druga organizacja wręczająca nagrody to są właśnie z tej rzeki pokoju, oazy pokoju, tak to będę nazywał, Peace River. To są naukowcy zbrojeniowi, którzy wręczają nagrody tym naukowcom zbrojeniowym, którzy projektują technologię do zabijania ludzi, ale potem ta technologia jest wykorzystywana w celach humanitarnych.
Nawet nie wiecie, jakie to jest popularne. Jak chociażby to, że dzięki... A jeszcze jakie tam rzeczy znajdziecie? Dobra. Aż się boję. No a. A zatem jest no tak, kolejnego dnia, prawda, odpoczywszy sobie, docieracie do mieściny, która o dziwo, no jest tutaj troszeczkę chłodniejszy klimat. Akurat front atmosferyczny taki przyszedł, że zawiało chłodem, tak? Czyli można ściągnąć z siebie szmaty, bo generalnie to jest tak trochę mieszana sprawa z tą pustynią. Teoretycznie chciałoby się nosić jak najmniej, żeby było jak najchłodniej. Ale im bardziej grzeje, tym bardziej trzeba się osłaniać, żeby a nie poparzyło, a dwa, no żeby nie poparzyło, tak? Więc tutaj, prawda, już możecie sobie w podkoszulkach poparadować, tak? Bez żadnych... Wszyscy tak, o, jak fajnie, chłodniej, tak? Z 18 stopni, hu-hu, przyjemnie. Docieracie do mieściny, gdzie nawet zielone drzewa się pojawiły. Niemożliwe, nie wierzę. No akurat możliwe. Ma nawet własną studnię, to taką, wiesz, profesjonalną, a może nawet z dwie. Jest tam jakieś, no, co prawda bajorko już jest wyschnięte, zarośnięte pożółkłymi trzcinami, ale kilka palm, takich dorodnych, no, znalazło się, rzucają sobie, prawda, cienie. No i pytanie, czy zatrzymujecie się? To jest taka mieścinka, prawda, raczej postojowa dla podróżników. No zatrzymujemy się. No, rozprostować nogi i odetchnąć powietrzem, które nie pachnie kapustą. Mhm. No ba. Ja się zgadzam z moją towarzyszką podróży. Szukacie czegoś konkretnego? Nie, no tak łazimy chyba. O, a ile by kosztował klimatyzator do naszego pokoju? Znaczy klimatyzacja generalnie jest u was tam. Może nie jest jakaś specjalna, ale to, żeby był klimatyzator słusznej jakości, to reszta tego tałataństwa musiałaby wystawać za pancerz, a to troszeczkę dziwnie by wyglądało. Najważniejsze, żeby się Jules zgodził. No tak. Trudno by było przewiercić się przez pancerz, tak? No ale jakbyście mieli odpowiednio silną wiertarkę. Chłopaki na pewno Kennedy Pady mają. Natomiast... Poza tym można iść do baru i popytać o plotki, nie? Ja przepiję, młoda kogoś poderwie. A no właśnie, kiedy zbliżacie się do baru, to widzicie, że na pobliskim parku maszynowym jest ustawiony jakoś dziwnie znajomy taki czarny gir, czarny obłaty taki, a na lewym na ramienniku takie wielkie różowe serce, znaczy no, takie czerwono-różowawe, ze wstęgą, a na niej niebieskimi literami, takimi wykwintnymi, napisane Ramon. Czekaj, Ramon, to nie był ten nasz glina. Nie, to widzieliśmy wcześniej, jak tylko zaparkowaliśmy swoje maszynki. Dobra, idziemy odebrać prezent dla Julesa. Ano, głębiej naciągam na uszy mój zdobyczny kapelusz kowbojski. No Borys teraz łazi z cygarem. O, słusznie. Ale piwko i tak czy siak ma w ręce. Odebraliście tak, książeczkę i magazyn. Jules będzie zadowolony. No i jeszcze jakiś ładny papier pakowny by się przydał, żeby wiesz, to tak Julesowi dać, nie? Może w kotki? No niestety, jak przemawiacie do takiego faceta na targu, tak, który najbardziej pasmanteryjną rzeczą sprzedaje, to torby papierowe. Jest taki Abdul, tak, taki suniaste wąsy ma, gęste brodzisze,
do zarośnięty, taki siniady jak cholera, w turbanie i w ogóle, wiesz, tutaj ta kefija zawinięta. I wy mu tłumaczycie o ty, papierze w kotki. A on... Mechekele behene? He? Dobra, w sumie zwykła papierowa też może być, mam kredki. Okej, okay, ty tutaj jesteś kobietą, ty masz gust, nie ja. Ja się nie znam. Mam jeszcze te piękna są czarne, jest czarny kolor. Dobra, dobra. Ja ciebie też. Daję wam proszę ciebie te torbę za, w zamian za, ojej, jednego dinara. Wow, o kurwa, ale bieda. Bieda, bogactwo. No. Ty też nasz kurwa wykończyć finansowo tymi torbami. Ej, ale ktoś sobie musi odpisać, wiecie. Teraz będziecie mieli przesrane. Musisz wasze piękne tam 40 ileś tysięcy, wiesz, ten i 0000 będziecie musieli przerobić na 999. Nie. Ja lubię liczby całkowicie. Patrz, dowalić ten, że 1 dinar i 84 grosze. No. Niech będzie jeden dinar już. No. Czy później dogadamy, kto zapłaci. No, a no, bo poza tym możemy się porozglądać jeszcze za czymś w miarę ciekawym. Mhm. Czym sobie przyciągało nasze oczęta? Może uzupełnię zbiór pluszowych kotków albo coś w tym stylu. Albo kupię Julesowi pluszowego karpia. Ja się rozglądam za tym, za jak to, za jakimiś fajnymi tymi poradnikami. Wypytaliście się tutejszych o sklep zoologiczny. Znaczy, pytaliście się o pluszowe kotki, a więc wskazali wam sklep zoologiczny. Tak? Sklep zoologiczny to mniej więcej taki namiot z zagrodą, gdzie były pełno kóz. Ale pluszowe kurwa jego mać, bla bla bla. Na pluszowe kurwa jego mać bardzo proszę kotki. Odpowiedziano wam, a hekety pedabada hamelan, hamlala. Tam. Dobra, ja szukam jakichś fajnych poradników. Czy ma język arabski wykupiony? Nie. Nie? No ale rozglądamy się, co jest tam. A może z czystego kołnierza byśmy rzucali? To znaczy nie, bo wy musicie do nich coś zakomunikować, co wy chcecie, tak? A to, czy oni zrozumieją, to jest zupełnie inna sprawa. Dobra, to biorę ten poradnik wędkarski, szukam tam karpia. Jest karp? No niestety, jest merlin, jest szczupak, jest wątusz. Może być szczupak jasna, pluszowy? Co? No to wiesz, pokazuję im szczupaga. Aha, habla? Habla espanol? Mekete, No. I teraz, jeśli ona ma coś pluszowego przy sobie, to pokazuje, że to i to. Aha. I facet wyjmuje, proszę ciebie, kozę. Mekete, mekete. Udaję wam. Mekete. Hala. Pokazuję znowu na rybę. No, może być w akwarium, nie? No to on... Jules będzie miał co łowić na statku. Akwarium? No znalazł akwarium, włożył kozę do akwarium i wam podaje. Koza jest bardzo skonsternowana tym, co się dzieje dookoła. Mele, hele, ble, heble. Heble? I wiesz, biorę to, na przykład nie wiem, czy to wisiorek od kluczy i pokazuję, że heble, razem, nie? Wiesz, manipulując rękami, że heble. E? Ale on się zastanawia, czy ten człowiek, dlaczego ten człowiek ciągle powtarza, żeby dać mu chleb? Nie wiem, często tutaj heble mówili, dlatego mówię heble. No właśnie, to zamawiasz chleb, tak, ze smalcem, no. Ale smalcu oni nie mogą mieć, bo smalec jest nieczysty. Ale zależy z czego? No właśnie, ale dobra, nieważne. No nadal komuś... Popatrz, kurwa, to i to, kurwa, razem. Plusowe, kminisz? No tak, on kmini i podaje wam kozę.
Ja pierdolę, co za ludzie. Ale koza się na was tak pięknie patrzy, tak, takimi wielkimi ślepiami. Meee! Nie, kurwa, mieliśmy barana, wystarczy. No pokazuję nadal na fotkę rybki tygodnika wędkarskiego i patrzę na handlarza takim łzawym spojrzeniem. Mhm. No to on pokazuje, że faktycznie, no... Takie ładne oczy ma ten szczupak i takie ładne oczy ma ta kózka. Dobra. Może poszukajmy na targu, gdzieś się znajdzie może stoisko z tymi... ze zwierzakami albo z pluszakami. No właśnie, jesteście przy stoisku ze zwierzakami. A z pluszakami? Dobra, a na stoisku widać coś oprócz tego, co handlarz wyciąga? Co? A na stoisku widać coś oprócz tego, co handlarz wyciąga? No, widać. Na przykład stoisko. A poza stoiskiem? Co jest jeszcze na stoisku poza kozami? Akwaria. Mam takie głupkowate pytanie, mistrzu. Na chuj sprzedają akwaria na pustyni? No, wiesz, bo... Jest taki ewenement, jak świnka morska. Trafiliście na wodną kozę, tak? Można ją trzymać w akwarium. Ja pierdolę, nie? Nie no, chyba byś akurat miał gdzieś rybki, to byś sobie mógł włożyć do tego akwarium. Ale kurwa, jak chcemy rybkę właśnie kupić. Ryba. Mhm. Ryba. Koza! Pisz. Koza! Nie ryba, koza! My chcieć ryba! Nie! Ryba. Bul! To nie ryba, to koza! Ale my chcieć ryba! Ale my to widzieć, jest koza! My widzieć koza! My chcieć ryba, kurwa jego mać! Nie, koza! A! 500 denarów! My nie chcieć koza. No jak? My chcieć ryba. Ale to jest koza. Poczuj pana. Ty przychodzi do Abdul. Zamawia zwierzę, że tu jest koza, a on mówi, że chce ryba. No głupi czy jak? Nie masz ryb? To jest koza! Kurwa, ja pierdolę. Ale my nie chcemy koza, my chcemy ryba! Ale to koza jest! Ja pierdolę, co za picki dialog. Ale... Abdul, słuchaj. Po kolei. To jest koza. Tak. Ty wystaw koza z akwarium i ją połóż na ziemi, okej? Okay? Zapomnij o koza. On wyjął kozę, położył na ziemi. Tak. My chcemy mieć w akwarium to, co powinno być w akwarium. No to wziął kozę i włożył do akwarium. Kurwa, ja mam dość, Olek. Ja nie mam nawet pomysłu. Zobaczymy od nowa. Abdul, kurwa. No kupi ty koza. Akwarium. Dobry deal. Dobry deal, Bierty. Taki handel. Bum, cyk, cyk. Prima sort. Pierwsza klasa. Abdul, słuchaj, ale my nie chcemy kozy. To po co wy przychodzicie do Abdul? Bo nam powiedzieli ludzie, że masz ryby. Nie, Abdul zwierzęta. Abdul ma koza. A znasz Abdul kogoś, kto ma ryby do sprzedania? A po co ryby, jak jest koza? Bo mamy ochotę na ryby. To powinni mieć ochotę na kozę. Bo Abdul ma kozę, a ryb nie ma.
Ale my już jedli kebab w tym tygodniu. To zjedzą drugi. Nie, nieważne, nieważne. Po prostu Borys ma dość. Jest załamany, on musi zapalić. Trzyma cygaro w jednej ręce, a w drugiej ma papierosa i pali. Chyba musimy się napić, co Borys? No, ale najpierw poszukajmy jeszcze jakiegoś fajnego poradnika. To, co zamawialiście drogą listową, tak? No. Znaleźliście w skrytce pocztowej, gdzie jako tacy bardziej rozgarnięci ludzie pracowali, znaczy na poczcie, to też. No. W zasadzie to jest taki... O, i chcę się tego pocztowca zapytać, jeśli mówi po naszemu, słuchaj, wiesz, gdzie można kupić rybę? Kurwa rybę, żywą rybę, normalną żywą rybę. Rybę. Wiecie co, może u Abdula? No, no. Nie, tylko nie Abdul. Z zwierzętami. A pluszowe zwierzaki? Pluszowego karpia? Pluszowy karp. Wiecie, że jesteśmy na pustyni, tak? Tak, to naszego szefa on lubi ryby. No, wiecie, co prawda z karpiem będzie trudno, nawet nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie... To jakaś pluszowa ryba. Tym bardziej pluszową, ale gdybyście chcieli kozę, abym nie. Pan mógł wskazać profesjonalistę. Abdula, który sprzedaje morskie kozy w akwariach. Skąd wiedzieliście? No przecież u niego byliśmy. A poradniki, jest jakieś stoisko z fajnymi poradnikami, książkami? A jest tutaj księgarnia. O, no to fajnie. To jeszcze biorę jasno. To miasteczko jest generalnie dość duże. Ma kilka... prawie 1000 mieszkańców. Jest rozległe. Jest tutaj, wiesz, kilka targów, z czego jeden ten główny. Osady. Widać, że już dalej... Dalej jest gdzie wypasać zwierzęta i uprawiać ziemię. Na przykład więc... wypasać kozy. No dokładnie. Dobra, to idziemy do księgarni. Poszliście do księgarni. Boże, tylko żeby tam nie był znowu Abdul. Nie, nie. Tak dobrze nie ma. No też was wita, coś mniej więcej... Ala Abdul, tylko nie odziany w te, też całe szmaty, tak? Szaty, kurwa. Facet jest siwawy, też widać, że śniada cera, a na głowie ma taki czapeczek czerwony, taki cylinderek miniaturowy bez rądka. Z takim kitajcem, tak? Wiszącym z boku. On pali sobie fajkę wodną. I spogląda na was, sam sobie czyta jakąś książkę. O, dzień dobry, witamy. Szukam poradnika, wyciągnął taką listę pogniecioną, wiesz, brudną od jakiegoś sosu. Szukam poradnika, mechanika dla zaawansowanych, poziom 5. Zaraz. Facet, znaczy ta księgarnia jest dosyć dobrze urządzona. Ale głównie, jak można się łatwo spostrzec, są tutaj podręczniki dla dzieciaków z okolicznych szkół, jakieś bardziej popularne książki wyciskacze łez, tak, które sobie ludzie kupują, no bo na to jest popyt, z tego się koleś utrzymuje. Są jakieś tam książki historyczne, jakieś tam atlasy i tak dalej, różne typu fajne rzeczy. Natomiast generalnie wszystko, co tutaj jest specjalistyczne, to lewituje mniej więcej w kręgu zainteresowań tych ludzi i tego, co tym ludziom mogłoby być przydatne. Czyli jeżeli mówisz o technice, to on ci wyciągnął poradnik techniki rolnej. O! A jaki podstawowy? Nie, jakiś tam właśnie zaawansowany. A podstawowy by się znalazł? Słuchaj pan... Coś z podstawowych chyba bym wygrzebał. No i grzebie. Coś technika rolna.
Równa tutaj, nie, tutaj, a to ten, to jego wycofali. Ten, o, o, może to. Tak, poradnik wypasu kus. Może być. Jeśli jest przed tym, przed każdym, przed czymkolwiek jest napisane poradnik, to Borys lubi. Mhm. No. A znajdę poradnik, mój trawnik, poziom 6. Trawnik? A co to takiego? O, takie trawa zielone rośnie sobie. Bo w takim momencie się kurwa kończył poziom 5. Takim niesamowitym, no, no wie pan, już opisywali, jak zasadzić wyjątkową trawę nawet na terenach pustynnych, ale na samym końcu był dopisek, że to jest w części 6. No. Trzciny! Trzciny? Nie, nie, to była trawa, trawa. A ja ale mam wiesz, trawa to też trzcina. Nie, trawa to trawa. To był poradnik hodowcy trawy. To ja mam dla pana poradnik hodowcy trzciny. Nie, to nie. Tak, tak teraz taki lekki rumieńcem się oblewa Borys. Podstawy ortografii. Podstawy, a z jakiego języka? No jakiego? No takiego jaki mówię, nie? Nie, no to, no tak. Ale tak po prostu spytał, bo może chcesz się uczyć innej. No dobrze. No to, no, no chyba wyjdzie. Zaraz, sprawdzę, poczekaj pan. Poszedł na zaplecze, no i po jakimś czasie wrócił. Faktycznie, są podstawy ortografii, ale to jest wydanie sprzed 60 lat. Może być. Stosuj? Dobrze. Mhm. Dobrze. No i Borys sobie jeszcze kupuje jakąś rosyjską literaturę, jeśli jest. No jest jakieś tam opowiadanie. Szukam najbardziej debilnego wyciskacza łez, jaki ma na składzie. To jest coś, taka pisana telenowela a la Niewolnica Izaura, tylko wszystko jest w klimatach arabskich i bardziej zamiast Izaura jest Szeherezada, tak? O Jezu. Ale widzisz, że piękna arabska księżniczka gdzieś hen na pustyni obejmuje swojego Beduina i odjeżdżają w kierunku zachodu słońca na wielbłądzie. O Jezus Maria. Super. Dobra, ja płacę za swoje książki. Łącznie wyniesie to was 60 dinarów. Mhm. Nie jest dużo. Borys jest wyjątkowo zadowolony. Mhm. Szukam kolejnych tomów tego cuda. Ile to ma tomów? Ze 150? Oj, żebyś wiedział. Czy mam jeszcze dodać do tego zero? I przyprowadzić tutaj gira, żeby było czym to zabrać? To jest cała seria. Bardzo długa. Facet najbardziej się zatrwożył i uszczęśliwił właśnie z tego względu, że ona to chce kupić. Bo jak otworzył swoją księgarnię i zamówił te książki, to nikt nie chciał tego chłama kupić od początku. No, wspaniale! To jest idealna księga reprezentująca tajniki naszej wspaniałej kultury. Prawdę mówiąc, to ma tak cudowną okładkę, że nie mogę się oprzeć. To wezmę pierwsze 10 tomów. Słuchaj, na drugim tomie ta sama księżniczka z tym samym Beduinem na tym samym wielbłądzie skaczą przez kręgi ognia. On strzela do otaczających ich girów, a ona powozi wielbłądem. A jedną ręką ratuje upadające z nieba dziecko. Nie pierdolę. Dobra, ile to ma tomów? Z jakiejś... No, wiesz, mówisz, że zamówiłem pierwsze 11. A ile więcej? Dobra, to je wezmę. Okej. Okay. Za każdy dychę. Okej. Okay. Kurde. Okej. Mus. No. No tak, no więc zakupy się udały, tak? Tak. A co byśmy jeszcze mogli chcieć, Oluś? Co byśmy mogli jeszcze chcieć? No wiadomo, uzupełnić zapasy w lodówce. A, i kupić dużo folii. Takiej spożywczej. Dużo. Karton.
I taśmy klejącą. No i za jakieś tak 30 dinarów. No. No okej. Okay. A, no i jeszcze oczywiście, no, żeby nie było kartą sneakersów, nie? No ba. Dali wam jakieś tutaj bardziej takie ryżowe coś. Może być. No. A też... bounty nie mają? Co? A bounty nie mają? Nie. Bo bounty są chujowe. Każdy to wie. Taki smak raju, jak Zeluła stara. A, chyba Olek tutaj się z tobą nie zgodzi, coś mi się wydaje. Ty kiedyś lubiłaś bounty. Teraz wyszły w gorzkiej czekoladzie, więc są jadalne. A. Dobra, chwileczkę, restartuję programik. Chociażby ten, no to jest po wynalazce Gira, tak? Który, prawda, to wielkie narzędzie do niszczenia. Nowy krok naprzód w technologii wojskowej, a jednocześnie przydaje się wszędzie, od roli po górnictwo, roboty drogowe, tak, roboty na wysokościach, konstrukcje i tym podobne. I sprawia, że gospodarka dzięki temu kwitnie. No. I to jest prestiżowa nagroda. Jeżeli kiedykolwiek skonstruujesz prawo wojenne, które będzie miało zastosowanie, albo prawo kanapki, które będzie miało zastosowanie wojenne, możesz dostać nagrodę, owszem. To pierwsze prawo kanapki mówi, że waleczność żołnierzy jest wprost proporcjonalna do smaczności kanapki, która jest wprost proporcjonalna do ilości gdzie smaczność kanapki jest wprost proporcjonalna do ilości składników znajdujących się na kanapce. A, i tu cię kurwa mam. Dobra, zgubiłam się na pierwszym, jest proporcjonalna, no ale... No tak. Odkrywacie, daje skorupka. Oczywiście Jasna tutaj jest pionierem, tak? Ona wszystko ciągnie, a ty jak zwykle łazisz, obijasz się o ścianę. Jasna spostrzega, że jest choliba takie... No, wleźliście do jakiegoś składziku, gdzie już nikt nie sprzątał od hen, tak, z latarkami. Po prostu wyglądacie tam jak drużyna Scooby-Doo, łażąca po tym wszystkim. Brakuje nam psa i Jones i Julesa. No, pies jest, Jules też jest, tylko nie tu, gdzie trzeba. I jest składzik, gdzie są jakieś miotły, jakieś skrzynki z narzędziami, ale Jasno dostrzega, że z tyłu, na ścianie, wisi jakaś stara, zakurzona karteczka. Zerkam na karteczkę. Tam ledwo, bo to jest za gruchotami i tak dalej, świsnęło ci, kurczę, jakiś żółty kawałek papieru, co to kurde jest, zaświeciłaś. Borys odgarnął tam trochę złomu i się okazuje, że na ścianie, takiej totalnie random ścianie, tak, po prostu nie wyrażającej się od żadnej innej ścian, jest karteczka z napisem: za tą ścianą wcale nie ma ukrytego pokoju. Aha, czyli na pewno za tą ścianą... Się dotarli. Dobra, to staramy się dotrzeć do ukrytego pokoju, którego wcale nie ma za tą ścianą. Generalnie nie jest to takie trudne, ponieważ pod tą karteczką znajduje się klamka. Otwieramy. Zgadnijcie, coście znaleźli. Ukryty pokój? Nie, weszliście do kuchni. Tylko od drugiej strony. Lo? A co na to Spostrzegacie przez sobie coś takiego. Od razu stało się chłodniej. Widzicie, że tutaj są kratki, tak? Z ustawionym jedzeniem. Na dole są warzywa. Nawet jajka się znalazły, kurczę. A na górze jakieś puszki. I strasznie chłodno tutaj. Chłodnia? No właśnie. Właśnie tak namyślacie się, co to jest, a z drugiej strony Cook otwiera lodówkę i patrzy, że wy jesteście po drugiej stronie. Cześć, Cook. Co wy kurwa robicie w mojej lodówce?
Sprawdzamy, czy jak jest zamknięta, to światło się świeci. Nie no świeci właśnie. Się. Trzeba ten feler naprawić. Oni wleźli do mojej lodówki! Kurwa mać! Jules! Zamknął i pobiegł. To my może stąd uciekamy i twierdzimy, że mu się coś przewidziało. Nie, rąbiemy z tej lodówki, co się daje, co nie jest grochem i kapustą i tym tłustym. Po czym uciekamy i udajemy, że mu się coś przewidziało? Tak, no nie o zwidy. To wiesz. W tym razie gratuluję, znaleźliście tajne przejście. Do lodówki? Słuchajcie, to jest tak. Z kuchni, która przylega do tego wielkiego salonu głównego, wszystko się odbywa. Kuchnia przylega do tego salonu, że tak powiem. Jest małe wejście, tak? Bo tam też jest jadalnia i w ogóle w tym salonie takim wspólnym wszystko się dzieje. Jedyną drogą na niższy pokład jest zejście po głównych takich schodach, tak? Po wyminięciu was, znaczy waszych tutaj, prawda, tych pokojów, kajutek i tak dalej, są takie wspólne schody na niższy pokład, a potem wszystko na niższym pokładzie się dzieje. A wy żeście znaleźli przejście na niższy pokład, a w zasadzie taki mini korytarzyk serwisowy, którym żeście leźli, a który ma połączenie bezpośrednio z niższym pokładem, przez lodówkę w kuchni. Bierzemy jajka, wiesz, tam inne rzeczy i mam pomysł, jak to wszystko zachować, żeby kuk tego nie zmienił na kapustę z grochem. Zafoliujemy to. Tak, to jest kryptonit. Folia go osłabia. Nie. Dobra, zamykamy za sobą dokładnie tajne drzwi, których tam wcale nie ma. I wracamy do pokoju. I udaje mi niewiniątka. Tak, generalnie kiedy zobaczył was tamta Franca, prawda? No. Wracając od Julesa, Jules zauważył was, że wy coś tam pakujecie, się to sieje do pokoju. I tak mówi do tego, ale na co ty chcesz? No oni są tutaj, a nie w twojej lodówce. Mówię ci, byli w mojej lodówce! Widziałem ich tam. Ale zaraz, co wy tu robicie? Byliście w mojej lodówce. My? W lodówce? Może za dużo grochu z kapustą. Ale po co mam siedzieć w swojej lodówce? Może za dużo grochu z kapustą? No, nie no, właśnie. Wybacz, ale jak widziałeś nas w lodówce, to chyba z tobą jest niedobrze. Patrzę krytycznie na Borysa. Ty kuk, a jak on się w tej lodówce zmieścił? Patrzę nie na wiem, siebie. Ale na pewno to są jakieś sztuczki. Czyje sztuczki? A do licha z wami wszystkimi. Machnął rękami i poszedł do siebie. Puszczam oko do Julesa. On jest tak skonfudowany, że nie wie, o co chodzi. Dobra. No. Macie tajne przejście. Zajebiście. No i już jak jesteśmy w środku, dokładnie zamknięte drzwi, no to teraz będziemy mogli takim, wiesz, konspiracyjnym szeptem. Teraz będziemy mogli podbierać żarcie bezpośrednio od niego, a później jeb folijkę, jeb i do nas, do lodówki. No ba. Niecny plan. Tylko za każdym razem, jak będziemy się udawać na łowy, będzie trzeba kółka zainteresować czymś innym. Na przykład? A nie mam pojęcia. Możemy wysłać Iroli, żeby próbowali mu zamontować drzwi, bo wiesz, najpierw trzeba zebrać miary i takie tam inne, wybrać model drzwi do kuchni, wiem, zajmie im to jakiś tydzień. To zajmie, nie, no to takie rzeczy to są, wiesz, ważne rzeczy. Ty, czekaj, jak się nazywa, Olka, ty to pewnie wiesz, ten taki brytyjski durny sport, gdzie wali się młoteczkiem w kulkę, ale jeżdżąc na koniu. Polo? To jest polo, na pewno? No. No to jest jego główne zainteresowanie życiowe. Kurwa, w polo? Jeżeli tylko możecie z nim porozmawiać o polo albo krykiecie. O, no to Iroli się wyśle, oni też takie rzeczy chyba lubią.
Nie wiem, ale najpierw niech mu zamontują drzwi do kuchni, bo kurde, jak znowu zaczął gotować, to na statku nie da się wytrzymać tak capi. No, idę pogadać z Irolami. To ja pójdę pogadać, a ty sobie piwko obar. Wiesz, idę do Iroli, nie? Puk. No, oni otwierają. Jest jeden z nich, bo drugi siedzi w tym, w hangarze i robi przegląd. Słuchaj, jest sprawa, nie? Taki konspiracyjny szep. No, no. Takie szpiegowskie rozglądnięcie się w obie strony, nie? Patrzę, nie? Czy nikt nie idzie, nie? I tak też go popycham lekko do środka, nie? Zamykam za sobą dokładnie, czyli jest sprawa. Jaka sprawa? Słuchaj, poznaleźliśmy z Jasną tajne przejście do lodówki. Co? No, tajne przejście do lodówki Kuka. Co ty pieprzysz? No, nie słyszałem, przed chwilą była akcja, że Kuk nas widział w swojej lodówce, nie? No tak, to było... Myślałem, że stary się nażarł jakichś proszków. Ale to była prawda, bo my żeśmy znaleźli tajne przejście do lodówki, nie? I będzie trzeba... w lodówce? No i wiesz, tam trochę żeśmy zawędzili, ale słuchaj, bo będzie taka akcja, że trzeba będzie, wiesz, robić dywerchę. Nie? Jak my będziemy szli po żarcie. No to wiesz, weźmiesz Keneta. Padiego. Ze sobą. I będziecie, wiesz, zgadać z nim o krykiecie, polo, nie wiem, co tam tutaj... Krykiecie? Nikt w to gówno już nie gra. Od kilku tysięcy lat. Ale on to kurwa lubi. A wy się na tym znacie, jesteście, no... Nie znamy się, my się znamy na piłce nożnej. No to może też piłkę nożną lubi, nie? Z nim pogadacie, albo nie wiem, weźmiecie wymiary na drzwi. Bo tak bardzo powoli, nie? Na przykład jednego dnia wymierzycie szerokość 5 razy, żeby być pewnym. Rozumiesz? Żeby się przy lodówce nie kręcił. Chociaż wiesz co, ja tam wolę, żeby mu tych drzwi nie montować. Kiedy każdy ma wgląd w co tam się dzieje, to przynajmniej wiemy, że on żadnych szczurów tam nie dorzuca. No ale wiesz, nikt nie powiedział, że mamy montować drzwi, nie? Macie brać wymiary, nie? Wiecie, tam wybrać drzwi, bo to są ważne rzeczy, nie? Bo to taka nie może być decyzja hop siłup, nie wiem, podsuniecie mu jakiś katalog z drzwiami, czy tam kolory. Co mu kurwa proponować? Jesion i dąb? Co? Przecież jesteśmy na stałe. Ale kurwa będzie długo zajmować czasu. No dobra. Zobaczymy, co się da zrobić. No dobra, to dzięki, nie? Mhm. No, to się trzymaj. No. No i wracam do siebie. I pokazuję, nie? Mówię, że jest kurwa tak, nie? Zajebiście, załatwione z chłopakami jest. Z Kenetem i Padim. No to super, chociaż szczerze to nie spodziewałam się tajnego przejścia do cholernej lodówki. Ja też nie. Aż się boję, co znajdziemy następnym razem, jak pójdziemy się szlajać po statku. Ale ja widzicie, moi drodzy, to są właśnie tajne przejścia. Nie tam... Abyśmy mogli jeszcze tego dnia się wybrać znowu na poszukiwanie tajnych przejść? Co? Bo ja bym chętnie się wybrał, bo wiesz, no i tak dzisiaj tego dnia nic nie będziemy jeszcze robić. Chyba, bo musimy najpierw się do kurwa. Przyjąłem, że wiesz, jedno takie przeszukanie statku to jest taki, powiedzmy, długo wam czasu spędza. No, generalnie wieczór się zbliża, więc tak, już trałowaliście tym swoim skorupkiem. Ale tak jak mówię, to jest właśnie tajne przejście prawdziwe, tak? Bo... Co to jest, że tam z podwórka, pod murem, do chaty browarnika, ze składziku do lodówki, to jest tajne przejście. Nikt się tego nie spodziewa. No. Coś jeszcze olej chcemy kupić? Chyba nie. Piwo mamy. Piwo zapewnia właściwie Jules. Mhm. W ogóle większość z ludzi ze skorupka zmieniała się i wychodziła sobie na zakupy, rozprostować nogi i kości. Jakieś dziwaczne rzeczy, które ludzie nosili pod pachą? Bardziej dziwne od naszych zakupów? No to... Tyron kupił sobie dmuchaną kaczkę. O, a ja bym sobie chciał kupić... No znaczy, to jest takie koło do pływania.
Z główką kaczki, tak? Ja bym sobie chciał kupić czerwone bokserki, złote sierpień i młoty. No czegoś takiego nie mają niestety. To czarne bokserki w sierpień i młoty. Nie mają w sierpień i młoty. To nie jest ta epoka. Ale możesz sobie dokupić nić żółtą i sam sobie dorobić. Będziemy rzucać, jak ci pójdzie crafting. No dobra, to wezmę nić i jeszcze wrócę się po poradni krawiecki. O. Bardzo dobrze. A właściwie to poradnik hafciarski. Mm. No. Dla nisko zaawansowanych. Wracając się z mieściny, widzicie, że ten gir, prawda, ten taki czarny, wraz z bandą trzech innych girów, powoli, wiesz, odjeżdża gdzieś dalej na zachód. Tylko wasze uwagę zwróciło, ponieważ to poza waszymi maszynami były jedyne giry militarne w całej tej osadzie. Jeżeli my też będziemy jechać tam, gdzie oni, to zacznie być podejrzane, ale nie tak bardzo jak okładki tego, co kupiłam. Dobra, to chyba, wiesz, pakujemy ładnie ten prezent dla Julesa. Żeby nie było. Jasno, oczywiście, pewnie maluję kotki albo karpiki różowe. O, karpiki różowe byłyby chyba lepsze. Co ty na to? Tak, jeszcze zapraszam pony. O Chryste. Oj, trzeba ozdobić torebkę, nie? No, pony to ma tyle plus ciebie różowego, różowych rzeczy u ciebie w torebeczce. Oprócz noży. No. Nawet śminki użyczyła. Można ja. Zdać. No ale chodzi o to, żeby ozdobić torebkę w rybki. Różowe. Pięknie. Mm. No a poza tym patrz co kupiłam i chwalę się pierwszym tomem. Widzisz, że Borys przegląda poradnik tego hafciarski, poradnik hafciarki. Wokół, znowu w okularkach, połówkach, fajka w ręce, ten taka wiesz, ten cybuch. No. Jak wy tam się przygotowujecie i przegląda książkę. Właśnie, powiedz, co ty tam miałeś na tej półce? A to jeszcze nikt nie sprawdzał. Tak, żeś nas zaciekawił, że... No i się chyba wybierzemy do Julesa. Z prezencikiem. No, jak tylko skończymy torebkę i skończymy się łaść z tej debilnej okładki. Jeżeli zawartość jest na takim samym poziomie, to ja będę w każdym mieście polować na kolejne tomy. Ja pierdolę. No więc tak. Jesteście, wiesz, majstrujecie tam różne rzeczy. Wszyscy sobie tam zrobili zakupy, pojedli i tak dalej. Lokalnych dań. Całkiem dobrych. Większość pojechała już... Znaczy nie, no spakowaliście się i powoli ruszyliście sobie na zachód. No, w planowane miejsce. Natomiast... kiedy zbieracie się, żeby już wręczyć Julesowi prezent, tak? Podchodzicie pod kajutę, znaczy jego kabinę, zauważacie, że dziwna grupka ludzi po prostu do załogi zebrała się przy drzwiach i zagląda tam do środka. Jedni się tak po głowie drapią, Tyron ma na brzuchu rozpięty ten nadmuchiwany kołek z kaciuszką. Dmucha je w ogóle, wiesz, bo ciągle mu powietrze schodzi, bo rozpycha. No ale co oni tam patrzą na Julesa? Bo jak się dowiedział, że jedziemy nad wodę, że będzie mała oaza gdzieś w pobliżu, to pomyślał sobie, że sobie pływa wreszcie. No myślisz, że po co ja chciałem czerwone bokserki, złote sierpień i młoty? No ba. A zatem, no wiesz, słyszycie, wiesz, Jules tam, zanim żeście podeszli, to ojoj, ale fajnie jesteś, no chodź. Kurwa, co jest grane, idziemy zobaczyć. Matko boska, mówią ci Irole. Matko święta, co się odwaliło mu zupełnie, nie? Co się dzieje, Kenneth? Tam słyszycie, tam, szefie, ale to niehigieniczne jest.
To jest niehigieniczne zwierzę. Jakie zwierzę? Wchodzicie, a tam Jules bawi się takim koziołkiem fajnym, takim czochera go i w ogóle. Patrzcie, co kurwa za cwaniaka. I ma akwarium jeszcze. Co? Jeszcze ma akwarium. Tak. Kurwa. Dobra. Cześć Jules. Siema. Bo mamy tutaj, wiesz, nic w tym roku nie dostałeś na urodziny, to mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Miło z waszej strony. Ja nawet nie wiem, kiedy mam urodziny, szczerze mówiąc, ale... Dlatego randomowo dostajesz każdego roku prezent. A faktycznie, ja myślałem, że wy mi się po prostu podlizujecie. Ale dzisiaj jestem w dobrym humorze. Tak. Masz. Podaję Borys tą torebkę. A, dziękuję. To się klei. Tak patrzy, wiesz, zdejmuje tej... Odkleja rękę od tej torby. Wiesz, ma na sobie ślady szminki i w ogóle kredek. Tak. Zagląda do środka. O, 3000 porad, jak zrobić zajebiste koktajle. No. I poradnik, i ten magazyn wędkarski. Magazyn wędkarski, tego mi brakowało. Dzięki. No, możecie liczyć na niezłe chody teraz. I wiesz, mówi to do was z takim przekąsem, przekierowaniem na resztę załogi, która tak. Wiesz. No kiedyś to... musisz mieć kurwa urodziny, przecież nie wypadłeś spod palmy, nie? No chyba nie. No. W każdym razie, no fajna się atmosfera zrobiła. Ludzie sobie gadają na tym waszym stateczku. Jules bawi się z kozą, kazał młodemu ją wyprowadzić, tylko młody nie wie jak i gdzie, albowiem są w ruchu i statek jest zamknięty. Otwarto młodemu włas awaryjny, taką drabinkę na sam szczyt, tak w zasadzie gdyby się skorupa zakopała w piachu i to by było jedyne wyjście, tuż przy kanale serwisowym od radaru. Ma takie wyjście tam hen na górę. No, młody, wyprowadź ją. Ale jak, szefie? No weź na ręce i wyjdź po tej drabinie. On tak patrzy w górę, a tam przez otwarty luk widać, jak wiesz, hałdy piachu po prostu się zsypują, nie? Wiatr wieje. Jules, a może byś jej zrobił kuwetę? Nie. Może ona jak kot będzie chciała kopać. Oj nie, młody będzie wyprowadzał. Tak jest. No, to Mariolkę wyprowadź. Mariolka? Tak. Mariola. A skąd wiesz, że to ona, nie on? Bo mi tak powiedział ten miły sprzedawca. Abdul? No, a skąd wiedziałeś? Nieważne. Młody, wyprowadź Mariolę i wracaj. Chcieliśmy ci kupić rybę. Ale miał tylko kozy morskie. Dobra. W każdym razie młody wdrapał się, niosąc tą, wiesz, objął tą kozę. Jakoś wlazł tam na górę. Ledwo się trzyma. A ktokolwiek by nie podróżował obok was, ten zobaczyłby taki wielki, wielki żółwisty kształt, tak, sunący przez piach, na którego szczycie stoi jakiś taki herlawy facet i na smyczy trzyma kozę. No. Więc udajecie się na... Ja nadal studiuję podręcznik kawciarski. Mhm. A jak już go przestudiuję, to zabiorę się za wyszywanie. Chet, weź zajrzyj na te jego podręczniki, bo... Okej. Okay. No to kukam sobie już tam, co ty tam jeszcze masz. No i znajdujesz taki, widzisz tam różne podręczniki, jeden z tam mój trawnik, fizyka kwantowa dla zaawansowanych, fizyka jądrowa podstawowa, tego typu rzeczy. To są ogólnie same podręczniki. I widzisz twój bukiet, taką książkę.
Sztuka układania bukiecików. Dla wszystkich kobiet. W każdym wieku. No dobra, spoko. Skoro tak lubi, co się będę. Ja mam swoją niewolnicę Szeherezadę. Niewolnicę Szeherezadę, No. To musi być bardzo ucieszne w czytaniu, prawda? Tak. Czytasz o wielkiej miłości, gdzie zły czarnoksiężnik jadący w potężnym czarnym girze zaklął pustynnego księcia w szkarłatny kamień, który rzucono na dno oceanu, ale sprzyjające nimfy tak wyciągnęły go i ponieważ stracił pamięć, próbowały go wyszkolić do walki ze złem, podczas gdy zły czarnoksiężnik Welwezyr tak, chciał ślubić tą laskę. Nie zapomnij, że książę świecił się. Błyskał. Tak, w ogóle zdobył moc napierdalania piorunami. Najlepsze kawałki czytam na głos. Najlepiej w głównej kantynie. Dobrze, że w głównej kantynie. Ja się jak skończę podręcznik, biorę za wyszywanie. Wszyscy omijają cię, proszę ciebie, szerokim łukiem, poza Pony, która wsłuchuje się rozmarzona. I informatyk też. Tylko on tam spadła, co wygląda. Nie no, ale to jest tak przekomiczne, że ja to muszę na głos czytać i cytować i nauczyć się na pamięć. Ja pierdolę, nie? Borys jest bardzo, bardzo zdziwiony. No to jest tak złe, że aż dobry, Borys. No pewnie. Poczytałabyś klasycznej rosyjskiej literatury. Ale ona jest po prostu dobra, a to jest tak złe, że aż dobry. Okay. Wojna i pokój. Cegła, taka ogromna, tak? 23. Tak? I widzisz, jak to Borys, jak to mówi w tych okularach po łupkach i z papierochem w zębach próbuje nawlec złotą nitkę na igłę. Ty, czekaj, wykonaj ten rzut dwiema. Tak. Nawlekasz i bierzesz się za szycie. Szyjesz ty gacie, wyszywasz sobie, wyszywasz. Nagle spostrzegłeś, że przyszyłeś się sobie do koszulki. Stajesz ze stołu i bokserki ci zwisają na klacie. Dobra, odcinam to. To chyba nie miało tak wyglądać, wiesz?